Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj ze mną jest po raz pierwszy, dlatego też cieszę się z tych pierwszych spotkań, bo mogą Państwo poznać nowych ekspertów, nowe spojrzenia na to, co się dzieje w świecie stosunków międzynarodowych i nie tylko. Mówię nie tylko, bo dzisiaj będziemy rozmawiać i trochę o człowieku, o pragnieniach, o technologiach i o tym, jak się odnajdujemy w tej przestrzeni. Ze mną jest pan Przemysław Gębala, stały współpracownik Nowej Konfederacji, sekretarz redakcji, dziennikarz, cytuję, drugiego po Gazecie Wyborczej, prywatnego tytułu prasowego w Polsce, Wielkopolskiej Gazety Handlowej. Człowiek z dużym doświadczeniem redakcyjnym, historycznym, a przede wszystkim autor książki, do której Państwa serdecznie zachęcam, bo Podróż bez paszportu jest patronem cyfrowego wzmacniacza chaosu. Pokazuję tutaj do Państwa do kamery, linki oczywiście będą w opisie. Tak jest. Panie Przemysławie, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry wszystkim, którzy zechcieli nas oglądać i posłuchać. Tak, spotkałem się ostatnio z takim sformułowaniem, z taką tezą, że jeżeli chodzi o badanie naszego ciała, badania zmysłów, badanie naszych reakcji, powinniśmy też coraz częściej mówić o tej biologii, nie tylko biologii, która, mam tutaj na myśli nauki przyrodnicze, ale biologii cyfrowej. Panie Przemysławie, zgodzi się, że taka biologia cyfrowa jest w nas coraz bardziej obecna? Ale w jakim sensie pan rozumie słowo biologia cyfrowa? Biologia cyfrowa, czyli ten świat sztucznej inteligencji, świat technologii, który w jakiś sposób u nas rezonuje. Inżynieria całej technologii wpływa na sposoby naszego myślenia. Czy jesteśmy w stanie wyjść poza te typowe nauki przyrodnicze? Znaczy, no umówmy się, świat cyfrowy no, z biologią ma o tyle wspólnego, że oddziałuje na nas, na nasz umysł, no, a poprzez nasz umysł oddziałuje też na całe nasze ciało. W konsekwencji no, ma przełożenie, natomiast świat cyfrowy to jest jednak świat nieożywiony. My go ożywiamy naszą działalnością, naszą aktywnością. Nie nudzą pana te ostatnie dyskusje dotyczące właśnie świata AI, ten cały boom na sztuczną inteligencję dotyczące przeszłości, jego wpływu na nasze życie? Znaczy i tak i nie, dlatego że to jest bardzo ciekawe i faktycznie cyfrowa rewolucja i jej konsekwencje, a tak zwana sztuczna inteligencja jest częścią tej rewolucji, to są rzeczy nie dość, że ciekawe, to jeszcze od tego, jak będą przebiegały, bardzo wiele zależy. Natomiast bez wątpienia powtarzane pewne schematy, pewne obawy, pewne związki przyczynowo-skutkowe domniemane, no czasami potrafią powtarzane w kółko i już można powiedzieć też nieaktualne intelektualnie, no mogą po prostu znudzić. Tym niemniej temat uważam jest bardzo ciekawy, dlatego warto im poświęcać uwagę, tym bardziej, że ma wpływ na nasze życie na wiele sposobów, których nie dostrzegamy, a nawet jak dostrzegamy, to ich nie rozumiemy. Napisał pan w książce, że właśnie te zdanie, sformułowanie cyfrowa rewolucja, świat technologii zmienia nasze życie, już trąci jakimś banałem. Trąci banałem, natomiast rzeczywiście zmienia nasze życie i tutaj warta podkreślenia jest analogia między rewolucją Gutenberga a cyfrową rewolucją. Rewolucja Gutenberga przyniosła potężne zamieszania społeczne, które trwały ponad 100 lat.
Ona dotyczyła sposobu powielania i rozprzestrzeniania informacji. Obecna rewolucja również dotyczy sposobu powielania i rozprzestrzeniania informacji i moim zdaniem będzie miała równie daleko idące konsekwencje i równie długotrwałe w czasie zmiany naszych społeczeństw, które będą się odbywać i których przyszłego obrazu jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Mówi pan w kategoriach cały czas jakiejś takiej niewiedzy, tajemniczości, jeszcze chodzimy po omacku. Czy tak jest rzeczywiście, że to jest cały czas proces, który się dzieje? Tak jest rzeczywiście. Oczywiście wielu autorów, publicystów, dziennikarzy, dziennikarek, pisarzy, pisarek, komentatorek próbuje pokazać, jak ich zdaniem może wyglądać świat, zarówno w tym sensie negatywnym, jak i w tym sensie pozytywnym. I być może nawet są takie osoby wśród nas, których przewidywania one się sprawdzą. Bo tak działa statystyka. O tym pisał kiedyś Nicolas Nassim Taleb, że jeżeli mamy tych, którzy prognozują zachowanie rynków finansowych, to nawet po kilku latach z wielu tysięcy prognoz, które były formułowane, któraś z nich przypadkowo okaże się akurat prawdziwa w takim sensie, że się zrealizuje. Ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistym przewidywaniem. Ja tutaj się zgadzam z Talebem, który w swojej książce Czarny Łabędź mówił o tym, że świat jest poznawczo, czyli epistemologicznie nieprzejrzysty. Nie ma takiego silnika, którego moglibyśmy się podjąć opisu i powiedzieć, co się wydarzy za jakiś czas. Nasz świat, świat ludzi, ale też również świat przyrody, charakteryzuje się nieusuwalną emergencją, czyli tym, że jest czymś większym niż suma części, a działania tego systemu, ponieważ on cały czas się zmienia, cały czas jesteśmy w łączności, cały czas wpływamy na siebie, cały czas się do siebie adaptujemy, nie można przewidzieć. Jest to po prostu niemożliwe. Pan jako ekspert zajmujący się tematem mógłby potwierdzić tę tezę, że dzisiaj człowiek chce cyfryzować, człowiek w XXI wieku chce cyfryzować wszystko wokół siebie? Znaczy, ja nie wiem, czy chcę cyfryzować, czy to jest świadoma, czy to jest świadomy cel. Człowiek korzysta z tych możliwości, które oferuje cyfrowa rewolucja. Człowiek, jego umysł jest w takim uproszczeniu. Jest narzędziem do modelowania świata. Po to, żeby w oparciu o te modele, które sobie buduje podświadomie i świadomie, żeby w oparciu o te modele czerpać korzyści. I to jest oczywiste. Nasza świadomość czerpie korzyści z modelowania po prostu rzeczywistości. W konsekwencji nic dziwnego, że szukamy informacji. Jeżeli ta informacja dzięki osiągnięciom cyfrowej rewolucji jest dla nas dostępna, to po nią sięgamy. Natomiast jest oczywistym, że ten sposób zdobywania przez nas informacji, który umożliwiał nam dobre i sprawne funkcjonowanie w przeszłości, on już jest w tej chwili niemożliwy do utrzymania. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, na co wszyscy narzekają, że ludzie stają się coraz bardziej płytcy, ponieważ potrzebują coraz krótszych wiadomości, już nie YouTube, tylko TikTok jest dla nich źródłem informacji. A ja radziłbym na to spojrzeć w taki sposób. Ludzie starają się tą informację zdobyć, ale tych źródeł, które produkują informacje, jest coraz więcej. A jeżeli jest coraz więcej źródeł, to ludzie muszą dzielić swoją uwagę pomiędzy te źródła, no, szukając tej wartościowej informacji, która może im pomóc w życiu. A jeżeli tych źródeł jest coraz więcej, a nasz czas jest ograniczony, to siłą rzeczy poświęcamy pojedynczemu źródłu coraz mniej czasu. W związku z tym to ten przysłowiowy TikTok to nie jest świadectwo
jakiegoś upośledzenia umysłowego ludzi współczesnych, tylko ich rozpaczliwych prób odnalezienia się w tym oceanie informacji, który nas zalewa. Tym bardziej, że dotychczasowe sposoby działania, jeśli chodzi o przekazywanie informacji, tak zwane mass media, one odchodzą do historii. Ta bariera technologiczna, która uniemożliwiała powstawanie dźwięku i obrazu, najlepiej do nas przemawia, ograniczając tylko do niektórych źródeł stacji telewizyjnych, o które się biją po prostu, czy bili się, czy jeszcze nadal się biją politycy, to już przeszło do historii. I w tej chwili no, rozpaczliwie pływamy w oceanie informacji, starając się zrozumieć, co jest dla nas ważne, a co jest tylko zwyczajnym spamem. Coraz mniej w świecie wiedzy i przepływu informacji, tej intymności, coraz mniej intymności w komunikacji, to pan rozumie? No, taka jest prawda. Bardzo dobitnie o tym napisał ten niemiecki neurobiolog Manfred Spitzer, którego książki ukazały się w Polsce, tak jak Cyfrowa demencja, czy książka na temat smartfonów. No, on pisał, że w tej chwili ten świat cyfrowy to jest jedna wielka dżungla, w której nie obowiązują, czy prawie nie obowiązują żadne reguły, w którym można zostać napadniętym, pobitym, ograbionym, zniesławionym. No i jeszcze tu można wiele przymiotników wymieniać, co się może po prostu z nami wydarzyć, co zresztą widać wyraźnie w problemach psychicznych przede wszystkim ludzi młodych, którzy nie mieli takiego szczęścia, jak, no jeżeli to można określić szczęściem, jak ja, którego głowa, umysł kształtowała się jeszcze w czasach no, przed cyfrową rewolucją i można powiedzieć, że jestem na to nieco bardziej odporny niż oni, no, z tym większym niepokojem patrzę na to, co się dzieje. No i tu polecam oczywiście książki Jonathana Haidta, w tym jego najnowszą książkę, która miała premierę w tym roku w języku angielskim, a w Polsce będzie wydana w październiku przez wydawnictwo. Tak, może mózg moich rówieśników będzie musiał się w jakiś sposób przemodelować. Może to jest ten proces, który tutaj się dzieje. Nasze umysły będą działać w inny sposób w przyszłości. No, tutaj polecałbym niezwykłą ostrożność w formułowaniu tego typu tez. Umysł człowieka, mimo że jest niezwykle plastyczny, jednak nie zmienia się po prostu tak szybko. Ja raczej sądzę, że to, co zrobimy jako ludzie, to jest przemodelowanie naszych relacji społecznych, przemodelowanie działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie globalnym, po to, żebyśmy byli w stanie funkcjonować w ogóle, żeby to nie była jedna wielka paranoja czy psychoza wynikająca z miotania się w oceanie informacji, który nas zalewa. Zresztą bardzo ciekawie pisał o tym taki angielski filozof, już nieżyjący, Stephen Pulkin, w swojej książce Kosmopolis, gdzie określił główny problem współczesności jako problem związany z adaptywnością społeczeństw, żebyśmy byli w stanie się dostosować jako społeczeństwa do tych zmieniających się okoliczności, czyli zmienić swoje struktury społeczne. Oczywiście nie będę tu robił za proroka i wymądrzał się, jakie to one miałyby być konkretnie, natomiast na pewno no, powinny być zdolne do tego, żeby jako społeczeństwa, żebyśmy się adoptowali do tych zmiennych okoliczności i to razem. Razem, bo pojedyncze osoby niestety w tym oceanie informacji muszą utonąć. Proszę przekonać mnie i moich słuchaczy, odbiorców, że na przykład moje pokolenie sobie z tym nie radzi. Wspomniał pan o problemach psychicznych, ale wiadome są statystyki,
Moglibyśmy porównać, ale gdyby ktoś wspomniał, nie, no, pan Przemysław mówi ogólnikami. To są często frazy powtarzane przez ekspertów. Młode społeczeństwo sobie nie radzi, informacji jest za dużo, a riposta pana Przemysława. Młode społeczeństwo sobie radzi, ale moim zdaniem znacznie lepiej, zarówno jako młode społeczeństwo, jak i jako to bardziej stare społeczeństwo, radzilibyśmy sobie, gdybyśmy zdawali sobie sprawę z konsekwencji cyfrowej rewolucji i gdybyśmy się nawzajem w naszych zdolnościach radzenia sobie z tą rewolucją wspierali, bo bez udzielania sobie wzajemnego wsparcia, bez dzielenia się wiedzą, jak to działa i dlaczego pojawiają się pewne skutki uboczne i jak można sobie z tymi skutkami ubocznymi po prostu radzić, co powinniśmy zrobić, żeby ograniczać big techy, chociażby w posypywaniu mediów społecznościowych behawioralną kokainą, to są po prostu konkretne rzeczy do wykonania. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że poradzimy sobie z absorpcją tego problemu cyfrowego. Jest tylko pytanie, jak duże będą przy tym ofiary. I jak długo to potrwa? Im dłużej to potrwa i im więcej osób zostanie poszkodowanych przez efekty cyfrowej rewolucji, tym gorzej, bo to jest na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, oszałamiające marnotrawstwo. Padło hasło Big Tech, czyli tutaj mamy już sprecyzowane zagrożenie Big Techy, które oczywiście są wielonarodowymi korporacjami, posiadają aktywa na całym świecie, wielkie przychody, miliardy dolarów i robią co chcą. To jest prawda, może nie tyle robią, co chcą, tylko robią to, co mogą zrobić i bez wątpienia, mimo tego, że potrafię sobie wyobrazić, że ich właściciele czy kluczowi akcjonariusze mają też swój kręgosłup moralny i swoje zasady, to myślę, że również i oni nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie szkody czynią te możliwości, które stwarzają i jak łatwo ulegają pewnym pokusom związanym z wykorzystywaniem osiągnięć cyfrowej rewolucji. Na ich usprawiedliwienie mogę tylko dodać, że to, że oni ulegają, nie zwalnia regulatorów od tego, żeby podjąć ten po prostu wysiłek i jednak zlikwidować coś, co nazywa się w grach logicznych dylematem więźnia. Czyli pierwsza korporacja, która złamie jakąś po prostu zasadę, no, osiąga korzyści. No, naszym zadaniem jako społeczeństw jest regulowanie tych spraw tak, ażeby ten łup, który może paść w działalności tych big techów, no jednak nie wiązał się z działaniami, które są działaniami na naszą szkodę. Pan widzi jakieś formy, skuteczne metody ujarzmiania tego chociażby poprzez unijne regulacje? Wiem, że trwają cały czas tego typu prace. Te prace trwają prace i w ramach Unii Europejskiej, trwają prace w Stanach Zjednoczonych, ale też są organizowane różnego rodzaju ruchy, różnego rodzaju spotkania, konferencje, różnego rodzaju naciski, które nasilają się. No, ja miałem okazję uczestniczyć nie tak dawno w drugiej edycji konferencji Uwaga Smartfon w Krakowie, gdzie bardzo wiele ludzi mówiło o tych skutkach cyfrowej postrewolucji, o tych skutkach ubocznych, bo nie mówiliśmy tam o tym, co jest dobre,
Mówiliśmy o tym, co jest po łosu złe i jak tego uniknąć, co można z tym zrobić, żeby to zredukować. Również można powiedzieć, w ojczyźnie Big Techów, czyli w Stanach Zjednoczonych, trwa również pod wpływem tych książek Jonathana Haidta, zarówno Rozpieszczonego Umysłu, jak i tej najnowszej, której tu nie pamiętam. Trwa bardzo ożywiona dyskusja, co można z tym zrobić. Jak do tego podejść? No, są pierwsze projekty regulacji, odbywają się przesłuchania przed kongresem. Widzieliśmy, jak Mark Zuckerberg pocił się i kajał się przed rodzicami tych dzieci, które były poszkodowane, czy wręcz no, niestety rozstały się z tym światem, nie potrafiąc poradzić sobie z mediami cyfrowymi. Także rzeczy dzieją się zarówno od góry, jak i od dołu. No i im więcej czasu i starań poświęcimy temu, żeby sobie uświadomić te skutki i żeby się włączyć w te działania, tym szybciej, jak sądzę, ten temat zostanie okiełznany. Tutaj pozwolę sobie nie podzielić pesymizmu tych, którzy uważają, że oni są tak potężni, że nic się nie da zrobić. Wielokrotnie w naszej historii nie tak potężne siły były okiełznywane. Oczywiście z naszego punktu widzenia i szybciej, lepiej. Natomiast no tak czy inaczej, czy to będzie trwało 5, 10, 15, 20, czy niech by to nawet trwało 100 lat. Ważne jest, żeby nasze społeczeństwa sobie z tym tematem poradziły niekoniecznie w wyniku jakiejś katastrofy, upadku cywilizacyjnego, ale w wyniku mrówczej pracy i współdziałania. Pan wierzy płaczącemu Zuckerbergowi, też w jakiś sposób powiedział pan, że obie strony dochodzą do jakiegoś porozumienia, ale na ile tutaj wierzyć technologicznym gigantom? Po owocach ich poznacie. Ja na pewno wierzę w to, że są osoby, które czy to jako sygnaliści, czy to jako ci, którzy pracowali przy pewnych wdrożeniach w ramach cyfrowej rewolucji, a w tej chwili dzielą się z nami tymi swoimi obserwacjami, czy dzielą się z nami swoimi obawami i no, nie pracują już przy tych sposobach po prostu działania, że one są prawdziwe. A w przypadku tych no, największych po prostu właścicieli, trudno powiedzieć, być może coś się w tej sprawie zmieni. Może dzięki porywom serca będą w stanie dzięki swoim umysłom i posiadanym za sobą coś zaproponować, a być może nie. Owoce, tylko owoce, i jeżeli będą te owoce, no to wtedy ich firmy przetrwają. Jeżeli nie będzie po prostu tych owoców, no to nie mam złudzeń, że te firmy trzeba będzie okiełznać i w jakiś sposób zmusić. I tak cieszmy się, że żyjemy w cywilizacji, w kulturze, gdzie takie dyskusje się odbywają, gdzie się szanuje sygnalistów, mimo że czasami ci sygnaliści obrywają po głowie, przeżywają różnego rodzaju no, przykre dla nich sytuacje. No to i tak w porównaniu do tego, co dzieje się w Chinach czy w Rosji, no to mamy komfortową sytuację. Guardian podał ostatnio taki news, że rosnące zainteresowanie usługami tworzącymi cyfrowe klony zmarłych. Jest takie zjawisko. Miliony osób odwiedzają w tym tygodniu, w takim specjalnym tygodniu, chińskim tygodniu, groby w ramach festiwalu zamiatania grobowców i tworzymy sobie klony zmarłych osób. Mógłbym zapytać pana Przemysława, co poszło nie tak, tak? W ten sposób. Powiem tak przewrotnie, że to zjawisko tworzenia klonów zmarłych osób przewidział Stanisław Lem.
W swojej książce, jeżeli dobrze pamiętam, była to chyba ostatnia jego książka, Fiasko, w której podróżujący na inną planetę bohater rozmawia z różnymi filozofami, czy autorami, między innymi z Szekspirem, z Karlem Popperem, po prostu i z paroma innymi osobami, które zostały wskrzeszone w oparciu o ich dzieła, ich dokonania, czyli w oparciu o to, co w tej chwili robi tak zwana sztuczna inteligencja, gdzie przy pomocy modeli językowych no jest w stanie, jakby to powiedzieć, symulować naszą działalność intelektualną. No, ostatnio miałem okazję usłyszeć zabawną historię, jak jeden z autorów, który pisze teksty, felietony do gazet, mój znajomy Dariusz Duma, który zresztą napisał kilka ciepłych słów o mojej książce na okładce, kazał napisać sztucznej inteligencji felieton w duchu Dariusza Dumy, no i był zdumiony tym, co zobaczył. No tak. Też ostatnio czytałem książkę, czy jestem po książce, wydawnictwo Prześwity, rozmowa z czatem GPT o tym, jak autor polecał sztucznej inteligencji napisanie właśnie tekstów, żartów, odpowiedzi w stylu konkretnych naukowców, konkretnych ekspertów. Drodzy Państwo, zachęcam serdecznie do tego, żeby z cyfrowym wzmacniaczem chaosu się zapoznać. Jeszcze raz pokażę okładkę, ona będzie też obecna. Autor, pan Przemysław Gembala, dzisiaj był moim gościem. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję. Do następnego. Do następnego.